tajemny akord kiedyś brzmiał. Pan cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki dziś tak nikt nie czuje. Kwarta i kwinta, tak to szło, raz niżej w dur, raz wyżej w mol. Nieszczęsny król ułożył alleluja, 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 alleluja. Na wiarę nic nie chciałeś brać, lecz sprawił to księżyca blask, że piękność jej na zawsze cię podbiłam. Kuchenne krzesło tronem twym ostrzygła cię, już nie masz sił, i z gardła ci wydarła alleluja, 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 alleluja. Dlaczego mi zarzucasz wciąż, że nadaremno wzywam go? Ja przecież nawet nie znam go z imienia. Jest w każdym słowie światła błysk, nieważne, czy usłyszysz dziś najświętsze, czy nieczyste, alleluja, 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 alleluja. Tak się starałem, ale cóż, dotykam tylko zamiast czuć, lecz mówię prawdę, nie chcę was oszukać. I chociaż wszystko poszło źle, przed panem pieśni wstawię się, na ustach mając tylko alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja. Dobry wieczór państwu. Proszę pana, jeśli dobrze widzę, to to jest plakat, który pan zerwał z tablicy ogłoszeń. Paniusiu, pani czyta, co tu jest napisane. Znani i lubiani śpiewają i grają dla gniazda. A gdzie tu napisane, że gwiazdą wieczoru będzie kapela Gniazdowe Chłopy Janka? Proszę pana, to jest koncert. Znani i lubiani śpiewają dla gniazda. Czy myjcie mnie, chłopy? To nie wytrzymam! Są mi nieznani, nielubiani! Znacie nas państwo? Stary sąd, lubicie nas? Stary sąd, lubicie nas? No to... po problemie. My w Londynie i w Madrycie grali folka znakomicie. I nad Wołgą i Sekwaną przygrywali pierwszym damom. Z polityką też gramy, choć nic na tym się nie znamy. Proszę nas zapowiedzieć po europejsku.
europejsku? Tak. Damy i gospodary, specjalnie dla was i grajet i pajot, kapela Gniazdowe Muzyki. Bonjour, madame, messieurs. Je vous présente sur la scène le cabaret Garçon à la nuit. A po angielsku to pewnie sam muszę. Chłopie, woła się Maryśkę. Maryśka! Maryśka! Maryśka, ty umiesz ten English, to nam zapowiedz. Kaśka, ja nie wiem. Razem my chodzili na taką repetycję, ale ja w sumie nic nie umiem. To ja spróbuję. Ladies and gentlemen, you'll be watching now the next guys band. Witajcie, drodzy panie i panowie! Witajcie! Słyszeliście sami. Tak nam narobili, że teraz musimy sami zadbać o wizerunek. No i co? Mów! Chłopy, to jak żeście narobili takiej wrzawy, to teraz wiecie, musicie dać czadu. Oj, musimy czadu, koniecznie. Tamy! Grawa i śpiewa, kapela znana, gumowe ucho, tak jest nazwana. Dzięki składamy za głośne brawa, bo przy nas zawsze gości zabawa. Dzięki składamy za głośne brawa, bo przy nas zawsze gości zabawa. Grawa i śpiewa, kapela znana, gumowe ucho, tak jest nazwana. Dzięki składamy za głośne brawa, bo przy nas zawsze gości zabawa. Dzięki składamy za głośne brawa, bo przy nas zawsze gości zabawa. Wiecie co, chłopy? Muszę wam coś powiedzieć, bo mi to spokojnie daje. No i co? Mów! Wiecie co, chłopy? Te gwiazdy, co tu dzisiaj występują, to straszną tremę mają. Na zapleczu, żebym widział. Jo, ty żem widział! Ale wiecie co, chłopy? O co? Ja żem temu zaradził. I żem im ich rozluźnił. I co? I boję się, co teraz z tego będzie. Ej, Franek! Chłopy! Grebie! Gwiazda nasza gwiazda, Szanson w Sumieście. W starym Szanson w mieście siedziałem w areszcie. Za jaką przyczyną, za ładną dziewczyną. Za jaką przyczyną, za ładną dziewczyną. Nasze gniazdo w całym świecie słynie, bo z naszego domu ciepło zawsze płynie. Bo z naszego domu ciepło zawsze płynie. Życzymy wam wszyscy miłego słuchania. To by nasze śpiewy grały do wiedzania. Nasze śpiewy
bardzo masę wiazą. Chłopy, wołajmy Ankę. Ona teraz do czadu. Anka! Nasza Ania, piękny kwiat, do Brukseli idzie w świat, żeby ludzie w tej Unii stary sąd też docenili. Wdzięk i urok ma kobieta, to w wyborach jej za lata. O promocję jej zadbamy i na scenie czadu damy. Będzie się tu działo, bo na zapleczu naprawdę wrzało. Franek! Franek! Ty już się nie odzywaj! Do następnego razu. Do następnego razu. Dziękujemy za te brawa. Wiesz, to moja suknia tak zadziałała. Zawsze jak wchodzi ta piękna prowadząca, to tak biją jej brawo. Nie mów. Temu konferansjerowi też klaskają. To teraz jesteśmy tacy prawdziwi prowadzący. Przecież droga damo, elokwencja i kultura u nas na pierwszym miejscu. Zatem mój partnerze, zaczynajmy. Drodzy Państwo, dzisiaj jest dzień bardzo miły. VIP-y u nas zagościły. A że bardzo nas kochają, to nam dzisiaj zaśpiewają.
Będą pieśni, wiersze, granie, opłaciło się czekanie, żeby tutaj w tym sokole mieć ich wszystkich jak na stole. Drogie panie i panowie, uśmiech, radość to jest zdrowie. Więc klaskajmy w każdej chwili, VIP-om występ to umili. Drodzy znani i lubiani, dobrze, że jesteście z nami, żeście prośby wysłuchali i będziecie tu śpiewali. Bo dla gniazda to rzecz miła, integracja zagościła i niech wszyscy to poznają, VIP-y gniazdo też kochają. I niech każdy zapamięta, mieć przyjaciół to rzecz święta. Jeszcze raz wszystkich przywitamy tradycyjnie, jak zawsze. Witajcie wszyscy przyjaciele gniazda. Witamy Państwa bardzo serdecznie i cieszymy się niezmiernie, że w gronie przyjaciół możemy wspólnie się dzisiaj bawić. Już sam fakt, że Państwo artyści przyjęli nasze zaproszenie do występu na koncercie, to dla nas dowód, że nić, która przebiega od Was do nas, to nić przyjaźni. Przyjaźń wypływa z wielu źródeł. Najgłębszym z nich jest szacunek. Mamy ogromną satysfakcję, że na przestrzeni kilku lat w mentalności starosądeczan udało nam się chociaż w nieznacznym stopniu zmienić w stosunku do osób niepełnosprawnych lęk, współczucie, czasami obawę, zamienić w pewien rodzaj szacunek do nich samych. Wyrazem Państwa szacunku dla naszych podopiecznych jest czas, który nam poświęcacie, poparcie finansowe, wsparcie naszych inicjatyw, ale przede wszystkim Wasza obecność w życiu naszych podopiecznych. Dzisiejszy koncert to również okazja do przypomnienia sobie występów Teatrzyku Integracyjnego, jak również podziwiania w roli prowadzących członków kabaretu Gumowe Ucho ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach. Osoby niepełnosprawne, występując na scenie, przeżywają radość. Radość, którą niejednokrotnie spontanicznie wyrażają. Są szczęśliwi, że to oni są tu na scenie, a Państwo na widowni. Dlatego my jako stowarzyszenie chcielibyśmy kontynuować terapię przez sztukę i dlatego przy okazji dzisiejszego koncertu zwracamy się do Was wszystkich z gorącą prośbą o wsparcie finansowe tej naszej inicjatywy. Oczywiście na miarę Państwa możliwości. My ze swojej strony obiecujemy dostarczać Wam w zamian wielu wzruszeń, radości, miłych chwil podczas kolejnych spektakli teatralnych. Szanowni Państwo, długo zastanawialiśmy się, jaką przyjąć kolejność wykonywania naszych wspaniałych gości. Doszliśmy do wniosku, że najbardziej sprawiedliwa, nie wyróżniająca nikogo, będzie kolejność alfabetyczna. W jednym tylko przypadku, ze względów organizacyjnych i za wiedzą wykonawcy, który obdarzony jest dużym poczuciem humoru, pozwoliliśmy sobie przetłumaczyć jego nazwisko na angielski.
ale to taka mała niespodzianka dla Państwa. Jeszcze jedną niespodziankę dla Państwa na koniec koncertu ma kapela Gniazdowe Chłopy. Jak oni to mówią, taki mały suprajsik. I proszę Państwa, właściwie cały koncert to jedna wielka niespodzianka, bo my naprawdę nie wiemy, co nasi goście, wspaniali goście, będą dzisiaj wykonywać. No może za małym jednym wyjątkiem. Proszę Państwa, potraktujmy ten wieczór jako wieczór spotkania przyjaciół. Potraktujmy go z humorem, dobrą zabawę i doceńmy zarówno występ naszych podopiecznych, jak i naszych wspaniałych zaproszonych gości. Więc przejdźmy do sedna dzisiejszego koncertu. Proszę Państwa, jak kolejność alfabetyczna wskazuje, jako pierwsza na koncercie znani i lubiani śpiewają i grają dla gniazda, wystąpi pani Jola Czech. Nie dość, że nasz wierny, wieloletni przyjaciel, to wystąpi dla nas wszystkich z grupą swoich przyjaciół. Gorąco zapraszamy pani Jolu na scenę. Gdyby ktoś śmiał z życia wykreślić przyjaźń, to byłoby chyba tak, jakby nam słońce na niebie zgasło. Myślę, że to jest w ogóle niewykonalne. Cieszę się i cieszymy się, że możemy być razem. I pozwolę sobie Państwu przedstawić moich śpiewających przyjaciół, bo właściwie bez nich pewnie bym nie potrafiła wystąpić na tej scenie. Przedstawiam Państwu pana Tadeusza Dyrdę, którego... wraz z małżonką Marią Dyrdą. Panią Marię Stawiarską i panią Magdę Stawiarską. A serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom. Tam jest najpiękniej. Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. W ich zapachu urodzie jest Polska. Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las, pola i łąki i do matczynych rąk przynieść zielonych łąk złociste pąki. Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. Ich zapachu urodzie jest Polska. Śpiewa ci obcy wiatr, tułaczy los cię gna, chędzieś po świecie. Zabierz ze sobą świat, zabierz z rodzinnych stron mały bukiecik. Weź tą piosenką bukiecik kwiatów, stokrotek, fiołków, kaczeńcy i maków.
uroczyste kwiaty, ich zapachu w urodzie jest Polska. Weź tą piosenką bukiecik kwiatów, stokrotek fiołków, kaczeńcy i maków. Od polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty, i zapachu urodzie jest Polska. Mogę, panie, ci oddać, jeśli o to poprosisz, wszystkie moje zmartwienia, smutek, troski i ból. Mogę nawet ci oddać, jeśli tego zażądasz, całą moją fortunę, tylko nie bierz mi strun. Nie zabieraj mi strun, zostaw mi moją gitarę, te sześcieniutkich strun, wystarczy mi za cały świat. Nie zabieraj mi strun, zostaw mi moją gitarę, te sześcieniutkich strun, wystarczy mi za cały świat. A gdy kiedyś poczujesz, że porzucić czas wszystko i z gitarą przystanę u raju, u raju bram, święty Piotrze, tak powiem, wiele w życiu zgrzeszyłem, zabierz mi za to wszystko, tylko nie bierz mi strun. Nie zabieraj mi strun, zostaw mi moją gitarę, te sześcieniutkich strun, wystarczy mi za cały świat. Nie zabieraj mi strun, zostaw mi moją gitarę, te sześcieniutkich strun, wystarczy mi za cały świat. Jak dobrze nam zdobywać góry i młodą piersią płaniać wiatr, pozywni stopy deptać chmury i palce ranić ostrzem tak. Mieć w uszach szum, sumień i śpiew, a w żyłach roztępioną krew. Hejże, hejże, ha, zimy więc długi czas, bo kto wie, bo kto wie, kiedy znowu ujrzę was. Jak dobrze nam głęboką nocą wędrować jasną wstęgą śląc, patrzeć jak gwiazdy i niebo złocą i czekać, co przyniesie los. Nieś w uszach szum, w strumieni śpiew, a w żyłach roztępioną krew. Hejże, hej, hejże, ha, żyjmy więc długi czas, bo kto wie, kiedy znowu ujrzę was. Jak dobrze nam po wielkich szczytach wracać doliny progi swe, przyjaciół jasne konie witać, o młoda duszo raduj się. Mieć w uszach szum, strumień i śpiew, a w żyłach roztępioną krew. Hejże, hej, hejże, ha, żyjmy więc długi czas, bo kto wie, bo kto wie,
kiedy znowu ujrzę was. Hejże, hej, hejże, ha, hej, mnie nie żyje długi czas. Bo kto wie, bo kto wie, kiedy znowu ujrzę was. Przyjdę, Panie, przed mocą Twoją się uporzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści też nie może. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa, więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Ocal mnie od pogardy, Panie. Pani Jolu, pani tak ładnie pisze. Poproszę autograf dla Ewy. Dawid, ale pani pisze piękne artykuły do gazety. To co? Autograf też może napisać. Pani Jolu, ale jeszcze jeden autograf będziemy prosić, jak pani będzie schodziła ze sceny na tym plakacie, żeby nam podpisać. A tutaj mamy dla każdego wykonawcy, proszę państwa, wyjątkowy, niepowtarzalny anioł gniazdowski. Bardzo prosimy o przyjęcie tego skromnego upominku w podziękowaniu za przyjęcie zaproszenia i wspaniały występ na dzisiejszym koncercie. Dziękujemy bardzo. Niespodzianki, a myślę, że zobowiążę się, że to będzie anioł przechodni. Będzie chodził od domu do domu i pocieszał. Jeżeli tylko będzie niósł przyjaźń i radość, to niech idzie jak najdalej. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie. A pan to umie tak ładnie śpiewać. Kochane dzieci, kiedyś to się śpiewało. To może umie pan grać? Mam tu trąbkę. Dawid, kiedyś, to uwierz mi, naprawdę się grywało. To co pan umie? Wiesz, Ewciu, ja już jestem starszawy, ale potrafię jeszcze mówić. To zapowiem kolejnego wykonawcę. Pan Stanisław Dąbrowski, pedagog, muzyk, długoletni szef Międzyszkolnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
dyrygent chóru parafialnego. Serdecznie, gorąco zapraszamy na scenę. Patrzę na Państwa i troszkę się tak dziwię, bo dzisiaj ostatnia sobota karnawału. Państwo zamiast szaleć po, nie wiem, tam różnego rodzaju domach weselnych, remizach, wycierać parkiety, to Państwo tutaj. Ale rozumiem, że to jest właśnie chęć pomagania. No i my też chcemy pomóc i próbujemy coś zrobić. Pomagajcie Państwo, mimo że każą Wam nas słuchać. Pomagajcie. No to Rysiu, tam marszyk numer jeden może być?
Jakby pan sobie coś chciał zarobić, to zapraszamy do kapeli. Nie jestem w stanie wam odmówić. Bo naszemu Grajkowi to się trąbka z flaszką myli. Pewno mało ćwiczy, widzisz, ja to dużo ćwiczę. To ona była taka, wiesz, kręta, taka, prawda, pogięta, ale ciągle się właśnie doczepiali do mnie, że tyle lat dmucham i ona ciągle jest taka niewyprostowana. Więc jak się wziąłem, wreszcie, tak, proszę zobaczyć, wyprostowałem. I to jest taka dla wszystkich puenta, że jak się chce, to się da. No, muszę panu powiedzieć, że na zapleczu tańce odchodziły takie ostre. Jest karnawał, taki program. Dziękujemy jeszcze raz bardzo gorąco. Proszę państwa, bardzo trudno jest zapowiadać koneserów, znawców muzyki, którymi niewątpliwie tu w Starym Sączu są państwo Joanna Ustarbowska-Dudka i Stanisław Dudka. Już sam dobór repertuaru na dzisiejszy wieczór świadczy o wielkiej uczcie muzycznej, którą za chwilę będziemy wspólnie przeżywać. Gdybym był bogaczem z musicalu Skrzypek na dachu oraz Gorący czardasz z operetki Cygańska miłość, w interpretacji znanych i lubianych dyrektorów, a jednocześnie profesorów Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Starym Sączu. Gorąco zapraszamy. Thank you.
Bardzo prosimy. Zapraszamy do nas prawdziwych wirtuozów. Aneczko, jeszcze drugi, pomalutku. Haniu, jeszcze drugi. Mamy drugiego artystę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, prosimy jeszcze chwileczkę, jeszcze mamy maleńką. Żeby nasze chłopie miały takich dobrych profesorów, to by już diamentową płytę nagrali. Co tam, kumo, gadacie? Mojego Turonia to nawet takie fajne profesory niczego nie nauczą. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie. W bajkach Złota Rybka spełniała 3 życzenia, a ksiądz Janusz Ryba spełnił tylko nasze jedno życzenie i zgodził się wystąpić na naszym koncercie. Proszę Państwa, to jest ta mała zmiana w kolejności alfabetycznej, ale jak Państwo alfabet znacie, angielski tłumaczycie sobie, także wszystko jest zachowane. Dziękujemy. Ksiądz proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu, ksiądz Janusz Ryba. Mgłą zasnuję i w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci zasłoni i zazdrość jak farsa kiełkuje, i w sobie tę ufność, nie lękaj się. Tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź jak innych prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim złodziej, Tobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie ptaków, zielonych drzew, zniknących maków, na świętej górze widocznej skala, z
wzniosła, Boga wychwala. A w niej od wieku matka króluje, łagodnym wzrokiem lud obejmuje. Co tu przybywa, przynosząc troski, chce uwielbiać majestat boski. Króluj nam, Matko, w każdej godzinie, niech święta góra z tego zasłynie, że tu zbłąkany bierzesz w ramiona, pociechę znajdzie dusza strapiona. Tyle tu znaków tej obecności, tyle dowodów twojej miłości, tyle poruszeń serc kamieniały, tyle uzdrowień karki zbolały. Jak podziękować mam za to wszystko, co nam doznałem, za twoją bliskość, przez twe spojrzenie, uśmiech, nadziei. I we mnie też coś się zmieni. Matko, w każdej godzinie niech święta góra z tego zasłynie, że tu zbłąkany bierzesz w ramiona, pociechę znajdzie. Pomruj nam, Matko, w każdej godzinie, niech święta góra z tego zasłynie, że tu zbłąkany bierzesz w ramiona, pociechę znajdzie dusza strapiona. W drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał. A ty idąc w świat patrzysz klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. Gdzie przydrożny Chrystus stał, zapytałeś, dokąd iść, krasobliwą minę miał. Czy stanąłeś więc z płaczem brzusz przymierzyć się i uronić pierwszy raz czerwoną winą łzę? Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz, jesteś jak młody ptak, póki jest noc.
mnie wzywasz to, bo twój głos idziesz wiecznie sam i już nic nie zmieni się. Poza tym, że raz jest sam, raz przed tobą twój cień. Głos się w drogę pnął i utratkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając im fałszywy klejnot dał. Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak, głuchy jest los. Nadaremnie wzywasz go, bo twój głos szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak, głuchy jest los. Nadaremnie wzywasz go, bo twój głos bardzo gorąco, księże proboszczu, dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Jeżeli będziemy mieli taką opiekę duchową nad naszym stowarzyszeniem, to myślę, że zawsze będziemy kroczyć, tak jak słowa piosenki, ta nasza droga będzie szczęśliwa. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać za dzisiejszy występ i za przyjęcie zaproszenia. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, że ostatnio na naszym terenie pojawili się faceci w czerni. Osobiście ostatnio widziałem 3 agentów tajnej organizacji. Ich rolą zapewne jest niedopuszczenie, żeby ktokolwiek się dowiedział, że w Starym Sączu rządzą kosmici przebrani za ludzi. Przed państwem dzisiaj wystąpi agent G. Wiceburmistrz Kazimierz Gizicki. Hej, hej, hej! Grać muzyka! Udzielił mi kiedyś mój dziadek porady cenniejszej niż spadek, bym kochał kobietę z rozsądkiem, żołądkiem. Jesteś jak paczka cukierku w moim przyciasnym sweterku. Ty jedna dajesz mi szczerze talerze, gdy widzę słodycze, to widzę, oczy mi świecą jak liczę. I jedno tylko wiem, że połknąłbym jak wiesz, co tylko chcesz. Ty widzę słodycze, to kwicze, a oczkami świecą jak zlicze. I jedno tylko wiesz, że połknąłbym jak wiesz, co tylko chcesz.
ty wiesz, że trzeba się najeść, by w sercu uczucie odnaleźć. Ty ciągle prosisz tak czule na bóle. Znasz sposób na wszystkie bolączki, oj cuda potrafią wyroczki. Najsłodsza ich tajemnica, kwaśnica. Ty widzę słodycze tognicze, a oczka mi świecą jak nicze. I jedno tylko wiesz, że mógłbym jak wiesz, co tylko chcesz. Te widzę słodycze tognicze, a oczka mi świecą jak nicze. I jedno tylko wiesz, ty mógłbym jak wiesz, co tylko chcesz. Będę wie, gdzie śmiała, potrzebna jest serce i strzała. Ilość do kilku nawyków, przełyków. Dlatego kocham dziewczynie, paśnicę na wieczorinie. I liczy się także zmykałka do wałka. Ty widzę słodycze do widzę, a oczkami świecą jak nicze. I jedno tylko wiesz, że mógłbym jak wiesz, co tylko chcesz. Ty widzę słodycze, to widzę, i oczka mi świecą jak znicze. I jedno tylko wiesz, że mógłbym jak wiesz, co tylko chcesz. Ty widzę słodycze, to widzę, oczka mi świecą jak znicze. I jedno tylko wiesz, że połkowym jak wiesz, co tylko chcesz. Gdy widzę słodycze, to kwiczę, co tam świecą jak liczę. I jedno tylko wiesz, że połkowym jak wiesz, co tylko chcesz. Dziękuję. Prosimy jeszcze z nami. Nutki żeś pomylił. Zdarza się. Niższe ciśnienie tu w Starym Sączu niż w górach. Górne ce nie wyciągnął, a jak na powie tykar, urzędnikar, chyba by nie było. Dziękuję. Dziękuję, panie burmistrzu. Tam jest co mam znaczy, rodzę się zaraz, odwołajam, zastraszam się masemę. No, starszy szeregowy Artur Cięciwa melduje, panie komendancie, rower się znalazł. Alarm odwołany, a pan komendant na scenie. Artur, wycofujemy się. Artur zostaje. Artur zostaje z panem komendantem. Artur. Nie czuję się tak pewnie. To zapnij marynarę. Chodź tu. Tutaj reprezentujesz służby, reprezentujesz gniazdo, Artur. No mówię, mniej jedz. Szanowni Państwo, ja muszę się posłużyć tekstem, ponieważ zostałem zaskoczony tą całą sytuacją, a ona rzeczywiście się wydarzyła i głównym bohaterem tej opowieści był Artur. Drodzy Państwo, proszę o szczególną uwagę, a przy tym o ogromną rozwagę, gdyż opowieść jest wzruszająca, momentami aż dech zapierająca. Na początku opowiem o pewnym zdarzeniu na naszym terenie. Było to dnia pewnego, chyba roku 2011. Stało się coś niespodziewanego. Mając ważne spotkanie,
otrzymałem nagłe wezwanie. Pani sekretarka telefon odebrała i w słuchawce głos Artura usłyszała. Był bardzo wzburzony i rozczarowany kradzieżą roweru, bo nie mógł już dalej zwiedzać rycerskiego terenu. Artur krótko opowiedział, gdzie rower ostatni raz widział, kto ten rower przechowuje i bez jego wiedzy użytkuje. Ponadto był oburzony, a do tego zniesmaczony, gdyż policja go poważnie nie potraktowała i do domu odesłała. Nie dał jednak za wygraną, odpowiedział policjantom stanowczo, że telefon od władzy to oni będą mieli rano. To sami widzicie państwo, mili, co miałem począć w tej trudnej i niespodziewanej chwili. Musiałem pomóc w biedzie rozpocząć poszukiwania w sądeckim powiecie. Poszukiwania trwały krótko, gdyż następnego dnia rower stał pod Artura furtką. Drodzy państwo. Drodzy państwo, drodzy mili, nie miejcie mi za złe tej wyjątkowej chwili. W Rysze mamy jednego, tak niepowtarzalnego Artura Śledczego. O jego działaniach niejedni słyszeli. Sam Rutkowski z patrolem przy nim wymiękali. Z tej krótkiej historii jedno wynika. Artur, jak masz problem, dzwoń do Henryka. Drodzy państwo, 40 lat w niebieskim mundurze. Dzisiaj już od kilku dni jestem na emeryturze. Na przełomie tego trudnego czasu zdarzało się bardzo wiele, a w szczególności wtedy, kiedy poznałem was. Drodzy, mili przyjaciele, to stowarzyszenie robi bardzo wiele. Gniazdo to nie przypadek. Mógłby o tym powiedzieć nie jeden świadek. Sam ojciec Stanisław Olesiak nas razem zapoznał, nieraz w kazaniu o tym szczerze wyznał. Muszę przyznać, że bardzo lubię do was przyjeżdżać. Zawsze będę u was w Cyganowicach. Wasz uśmiech tak szczery napawał mnie energią do działania. Mogłem bez problemu podejmować nawet bardzo trudne, skomplikowane zadania. Jak z rowerem. Tak. Jednocześnie dla mnie wszyscy jesteście bardzo ważni. Nauczyliście mnie, jak być odważnym, jak pokonywać trudności, jak nie okazywać złości. Mimo to, że moje zawodowe poczynania się skończyły, to mam nadzieję, że nigdy o sobie nie zapomnimy. Kończąc moje rozważania, dziękuję za wszelkie wasze zaproszenia. Życzę wam wszystkim dużo zdrowia i marzeń spełnienia. Artur, oby nigdy nie trzeba było twojego roweru szukać. Budynek Sokoła odebrany, a zabezpieczenie, tak. Tak, Wacek nie mówi wszystkiego dokładnie, bo on jest ze służby specjalnych. Dziękuję. Pan inspektor Henryk Kozioł. Dziękujemy bardzo. A też sobą jest bezpieczny. No dawać chłopaki, starać się podciągnąć, to tak lepiej, troszeczkę lepiej, o, tak, tam proszę minąć. Znaczy, ten, Oscary są jutro. No, dobra, Wacuś, już wszystko w porządku, zapraszam. Teraz ktoś ważny będzie występował. To nasz pan burmistrz, gospodarz tego miasta. To musi być porządnie i elegancko. To swój chłop. To i bez tego by wystąpił. Zapraszamy na scenę pana burmistrza Starego Sącza, pana Jacka Lelka. Thank you.
Proszę Państwa, od razu ostrzegam, że jest to wybitne wykorzystywanie stanowiska służbowego do celów prywatnych. Ja zawsze chciałem śpiewać, chciałem występować, ale nigdy mnie do tego nie dopuszczano. Zaraz się dowiecie dlaczego. Niestety nie dojechał ze mną mój chórek. Też nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że Państwo po prostu spełnicie tę rolę. Piosenki będą znane, natomiast liczę bardzo na Was. Ej, coś za głośno. Ja tak będę głośno śpiewał. Gdy księżyc świecił na niebie do ciebie, poczułem miłość, co przyszła jak wiatr. Me serce było w gorącej potrzebie. Córką rybaka ty byłaś jak Ural stad. Jelenie gdzieś na jeziorze sennie ryczały, a ty mówiły, poszły spać. Rzekłaś wtedy do mnie, mój mały, na cóż ci mogę tę parną mazurską noc dać. Córko rybaka, Mazura z Mazur, zobacz jaki na jeziorze wody glazur. Daj mi twe usta, weź mnie w ramiona, niech się przekonam, ile słodyczy jest w słowie Ilona. Lato minęło, lecz uczucie ogniem płonie. Choć odległość dziś tak wielka dzieli nas, ciągle czuję na mym ciele twoje dwie dłonie, a wokoło szumi woda, huczy las. Zakopane, całe śniegiem zasypane, a ty piszesz na jeziorze gruba kram. Przesyłasz całuski i dwie rybie łuski. Zima minie, lato złączy serca dwa. Córko rybaka, Mazura z Mazur, zobacz jaki na jeziorze wody glazur. Daj mi swe usta, weź mnie w ramiona, niech się przekonam, ile słodyczy jest w słowie Ilona. Cza, cza, cza. Pięknie śpiewać. Udało się. To był taki erotyk z przymrużeniem oka, a teraz będzie prawdziwy erotyk. Tak bez próby z akustykiem, dlatego nie wiem w ogóle czego się spodziewać, jak uderzę mocniej w struny. Liści zielenią, zagra nam wiatr, a śpiewność ptaków tylko prawdę nam powie. Choć niepojęty ten cały świat, choć na mnie wszystko chce zmieścić się w głowie. Zatańcz ze mną na polanie, ot tak po prostu. Zatańcz ze mną na polanie, choć raz prawdziwie. Zatańcz ze mną sobie. Spójrz, drzewa takie są uśmiechnięte, a trawa oświadcza się kwiatom. Choć nienazwane to piękno, przepięknie oddają się całe, nie biorąc nic za to. Więc zatańcz ze mną na polanie, ot tak po prostu.
Zatańcz ze mną na polanie, choć raz prawdziwie zatańcz ze mną sobie. Zatańcz ze mną na polanie, od tak po prostu. Zatańcz ze mną na polanie, choć raz prawdziwie zatańcz ze mną sobie. Ostrzegałem, ale lepiej nam wychodzi razem, więc myślę, że ostatnią piosenkę tak razem, myślę, że wszyscy ją, przynajmniej refren znają, więc liczę na to, że się włączycie. A ona mi towarzyszy, właściwie na niej dla tej piosenki nauczyłem się grać na gitarze, żeby stała się takim nieoficjalnym hymnem mojej klasy w liceum ogólnokształcącym. I tak mi towarzyszy. Tajemny akord kiedyś brzmiał, Pan cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki dziś tak nikt nie czuje. Kwarta i kwinta, tak to szło, raz niżej w dur, raz wyżej w mol. Nieszczęsny król ułożył Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Na wiarę nic nie chciałeś brać, lecz sprawił to księżyca blask, że piękność jej na zawsze cię podbiłam. Kuchenne krzesło tronem twym ostrzygła cię, już nie masz sił, i z gardła ci wydarła Alleluja, 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 Alleluja. Dlaczego mi zarzucasz wciąż, że nadaremno wzywam go? Ja przecież nawet nie znam go z imienia. Jest w każdym słowie światła błysk, nieważne czy usłyszysz dziś najświętsze czy nieczyste Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Tak się starałem, ale cóż, dotykam tylko zamiast czuć. Lecz mówię prawdę, nie chcę was oszukać. I chociaż wszystko poszło źle, przed Panem pieśni wstawię się, na ustach mając tylko Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, Alleluja. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, śpiewający burmistrz. Dziękujemy bardzo serdecznie, panie burmistrzu, jak zwykle za czas, który nam pan poświęca. Nawet w tak zabieganym repertuarze dnia znalazł chwilę czasu dla wystąpienia dla nas. Bardzo serdecznie dziękujemy, to dla nas bardzo ważne. Proszę państwa, było paru mężczyzn śpiewających.
Zapraszam na scenę panią Martę Mordarską. Jak państwo wiecie, sądeczanina roku 2013, radną Sejmiku Wojewódzkiego, która także przyjęła nasze zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Dobry wieczór państwu. To wielka przyjemność, wielki honor i zaszczyt być gościem tego niezwykłego koncertu i z wielką przyjemnością i ogromną radością przyjęłam to zaproszenie. No cóż, tak się stało, że moja niedyspozycja zdrowotna jest dzisiaj ogromna i nawet się tak zastanawiam, co jest większe, czy ta trema, czy ta niedyspozycja, no ale jakoś spróbuję się z tym zmierzyć, ponieważ państwo przed chwilą domagaliście się bisów ze strony pana burmistrza, to ja to państwu ułatwię, ponieważ poprosiłam go o to, żeby mi towarzyszył w tej piosence i bardzo serdecznie zapraszam go na scenę. To jest mój debiut jako akompaniator. Niezwykłość tej sytuacji jest taka, proszę państwa, że pierwszy raz występujemy razem, robimy to bez próby, na zupełnie wariackich warunkach i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Była to kudrzawa modlitwa. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciaj. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia kręci się, o Panie, daj nam znak władzy spragnionym uczyni, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że ty wszystko możesz. Wierzę w twą moc i twój gest, jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą twój ledwie słyszalny głos. Tak wszyscy wierzymy w ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie, zielonooki mój Boże, jedyny spraw. Dopóki nam ziemia kręci się, zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece.
proszę o autograf. Jeszcze na plakacie też poprosimy wszystkich wykonawców później. Pani Marto, serdecznie dziękujemy. Pani widzi, że aparaty są w użyciu. Chwila dla fotoreporterów ze środowiskowego domu samopomocy. Dziękujemy pięknie. Moszczenicka wioska. Ewa, zdradzisz całą tajemnicę. Proszę Państwa, był już pleban, był już pan, czas na wójta, przedstawiciela chłopów, którym sam się nazywa, wszystkim znany i lubiany, pan Stanisław Pasoń, chłop. Moszczenicka wioska, co daleko słynie, Staszek Pasoń, nasz chłop, mieszka w tej krainie. Stajni u Pasonia cudów jest nie lada, bo byczkom smakuje mleczna czekolada. Staszek książkę pisał, jak byczki hodować, ale i byczkami umie też handlować. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Tak jak tutaj mnie sympatyczne panie przedstawiły, Stanisław Pasoń Chłop, to nie jest żadna kurtuazja. Wchodząc tutaj, zatrzymałem się przy pani Zosi Wcisło. Mówię, pani Zosiu, wie pani co, jakżebym kilkanaście lat temu szedł na pierwsze przemówienie w Sejmu, to tak samo się czuję i proszę mi wierzyć, bo tam miałem napisane. Tu co prawda mam taki notesik, z którego będę korzystał, ale trema przed Państwem jest bardzo duża. Pierwsze to dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, powiem może taką historię. Zadzwoniła do mnie pani Zosia. Na początku tak byłem dosyć przerażony i później mówię, pani Zosiu, a honorarium będzie jakieś? Pani Zosia tak popatrzyła na mnie. No nie, no to chodzi o to, żebyśmy się złożyli. Więc tak, ja na dzień dobry zrezygnowałem z honorarium i pani Zosiu, żeby nie być gołosłownym, to daję pani 200 na to moje honorarium, żeby państwo słuchali mnie i nie narzekali, że źle śpiewam. To jest takie jakieś maleńkie wytłumaczenie. Tylko żeby było w portfelu, jest. Muszę Państwu się posłanić z podwójną sympatią, że dawno, dawno temu miałem przyjemność, pani Zosia była dyrektorką biura poselskiego mojego, także, że pracowaliśmy długie lata i z tego jestem też bardzo dumny. Drodzy Państwo, no ktoś się zastanowi. To są te moje ściągi, jaki ma być repertuar, więc pani Zosia mi mówi tak. Na pewno nie może być atak na kościół. Ja mieszkam koło kościoła. Na pewno nie mogą być wulgaryzmy. No i na pewno musi być po linii PSL-u, tu Stasiu śmiercia go to zadba. Więc tak, drodzy Państwo, musimy troszeczkę pożartować, więc ja sobie spisałem. Główna to będzie, ja mam takiego konika na punkcie takiej piosenki Wysoki Zameczek, ale to zaśpiewamy, myślę, Państwo pomożecie na koniec. Natomiast już wolno. Ile kasy na występ, repertuar. Co panie Staszku, od czego zaczynamy? Księdzem być księdzem, nie? Przegnij. Thank you.
księdzem być, księdzem być, mówiła mi mama. Co mu za okunnicą nie została sama? Co mu za okunnicą nie została sama? Cieszą mnie brony. Nie cieszą mnie brony, nie cieszą mnie kolca, nawet mnie nie cieszy gospodarka ojca, nawet mnie nie cieszy gospodarka ojca. To już przyśpiewek wystarczy. Ja myślę, że zwieńczeniem będzie ten wysoki zameczek. Myślę, że jak ktoś zna, to zaśpiewa. Wysoki zameczek jest tego murują. Mą ładną dziewczynę, ale mi ją sują. Wysoki zameczku, nie daj się murować. Ty ładna dziewczyno, nie daj się buntować. Wysoki zomecku, nie daj się morować. Ty ładna dziewczyno, nie daj się buntować. Nie będę robiła, pójdę z cyganami. Tam se będę leżeć w cieniu pod wierzbami. I będę patrzała, jak Jasiu muruje. Co kugiełkę włoży, to mnie pocałuje. I będę czekała, jak Jasiu muruje. Co kugiełkę włoży, to mnie pocałuje. Iskiereczka ognia, gałązeczka ziela. Nikt nie będzie widział mojego wesela, bo moje wesele za górami będzie. Moszczenicy. Na moim weselu siedmiu grajków będzie, bo moje wesele za górami będzie. Na moim weselu siedmiu grajków będzie. Będą skrzypce, basy, będzie harmonia. Będzie burmistrz lelek zielińską wywijał. Iskiereczkę ognia, gałązeczko ziela. Nikt nie będzie widział mojego wesela. Iskiereczkę ognia, gałązeczko ziela. Nikt nie będzie widział mojego wesela. Także mamy tutaj drużbę i jak ktoś na wesele by zapotrzebował, prosimy dzisiaj i za darmo gramy dla tych dzieci. Całe pieniążki. Pewno pan Stasiu będzie chciał zaśpiewać taką piosenkę. Idę se z wesela. To za chwilę. Idę se z wesela, łap próba. Chyba se przystanę i se druchnę pocałuję. Już koniec. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie za ten jakże swojski występ. 10% opustu na wesele w Moszczenicy u pasożyta. Ale ona jeszcze nie wie, jakie są warunki progowe. Otóż musi napisać oświadczenie i to do wszystkich. Na piśmie. Ale moment. Musisz napisać na piśmie oświadczenie, żeś się nie całowała z chłopakiem przed ślubem. Nie. Ania, na pewno? Nie.
Nie! Nie! Dziękujemy bardzo serdecznie. Biblioteka do nas przyszła z książkami. Tak. Może nie tyle biblioteka do nas przyszła z książkami, Adasiu, co zapraszamy gorąco na scenę panią dyrektor powiatowej i gminnej biblioteki, panią Marię Sosin. Serdecznie witamy. Pani Mario, wiemy, że pani jest czadowo przygotowana. Ja jestem bardzo przerażona i dobry wieczór państwu. Ale od razu mówię, nie śpiewam, nie gram, bo byście zaraz państwo uciekli. Ale chciałam pokazać państwu, że biblioteka to instytucja, która ma wielu przyjaciół. No i to świadczy o tym, że jestem tu zaproszona przez Gniazdo, z którym naprawdę wiążą nas takie nici przyjaźni i współpracy. Z autorami, zaraz pokażę państwu dowód na to, i z aktorami. Z autorami, ponieważ miałam wielki kłopot, bo tak, śpiewać to nie za bardzo, grać mi nie nauczono, więc no co biblioteka może? No oczywiście autor i wiersz, prawda? Więc pani Wanda Łomnicka-Dulak dla państwa specjalnie zadedykowała swój nowy wiersz. Przeczytam państwu. W bibliotece, cudów więcej niż na świecie. Co by było, gdyby książki same szły do waszej rączki, zamiast grzecznie stać na półkach, jeździłyby na deskorolkach. Zamiast czekać na czytanie, rozbiegły się by po polanie, a wiatr strony ich wertował i się dziwił i cudował. Idziesz sobie po ulicy, widzisz, książka domy liczy. Prowadzisz na spacer psa, książka śpiewa tralala. W górach taczańskie albumy miewają chwile zadumy. Nad morzem książka Konrada stoi i z falami gada. Tam na górce dzikie pola, tam się uczy Tosia Tola. O, Wokulski, Rzecki idzie i Baryka tam na przodzie. Pan Tuwim na lokomotywie i Słowik wraca szczęśliwie. Calineczka śpi na trawie, lecą, lecą dzikie żurawie. Mieszają się czasy, treści z tamtej i z owej powieści. Tłum bohaterów naciera, wojna trojańska jest teraz. I kosmiczne odyseje, rety, rety, co się dzieje? Ziemia dwoi się i troi, biblioteka stoi, stoi. Nie, to był sen, żadna jawa. To nasza wspólna zabawa, a tymczasem książka czeka na każdego człeka. I tego, co palce ślini, i tego, co psoty czyni, małego i dorosłego, smutnego i radosnego. Książka, spełnienie, marzenie, początek wspólnego chcenia, wesołe, zielone lata, książka, cudny obraz świata. A teraz... A teraz pokażę państwu, że mamy też przyjaciół wśród aktorów. Bo nie byłabym sobą, będąc tutaj w takim towarzystwie, oczywiście przerażona jestem, bo to jest wielkie przeżycie dla mnie, wystąpienie tu przed państwem. I chciałabym, bo przed tym miałam występować między dwoma księżmi, i między księdzem Rybą i księdzem... Tak, ale niestety ksiądz Ryba zrobił się Fischer, no i niestety, ale jakbym wiedziała wcześniej, to bym po prostu Dulak Wandzia, to byłaby przed nim. Więc proszę państwa, taka sytuacja. Ksiądz, sytuacja jest, sesja w gminie i mają radni podjąć rezolucję zakupu książek dla noworodków. Jedna książka miała być dla matki, a druga miała być dla dziecka.
No i tam wywiązała się taka rozmowa. Oczywiście, jak zwykle w życiu, książka zawsze przegrywa. Na to ksiądz wikary, zdenerwowany, a był gościem tej sesji, wstaje i mówi tak. Poprosił o głos i mówi w ten sposób. Przeciw książkom? Przecież to zbrodnia. Dzieciom od zarania trzeba czytać jak najwięcej. Jak inaczej głód wiedzy i świat w nich obudzić? Jak człowieczeństwo kształtować? Telewizją? Na początku było słowo. Bogiem było słowo, mówi pismo. Tak, to jest ważne. Czym by ludzkość była, gdyby nie książki? Bandą dzikusów i troglodytów. Ten, kto czyta, mądrość świata poznaje i pokoleń. Jego dusza się rozwija, jak to ziarno rzucone na urodzajną glebę. Dziecko do czytania namawiać i nakłaniać to jest pierwszy rodzica obowiązek, taki sam, jak go nakarmić. A dziecku szansy nie dać, żeby mądrym człowiekiem się stało, to jest grzech. Ciężki grzech zaniechania. I dlatego z całego serca apeluję, żebyście państwo tego grzechu na swoje sumienie nie brali. A ja z tego miejsca wraz ze swoimi bibliotekarzami zapraszam państwa, abyście często naszą bibliotekę odwiedzali i dużo książek czytali. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękujemy zarówno za cały występ, jak i za premierowe przedstawienie nam poezji. Dziękujemy bardzo serdecznie. Księdzu proboszczowi podobno harmonia się zepsuła, żeby nam nie uciekł ze sceny. To my przynieśli rezerwowe do wyboru do koloru. To w razie, gdyby coś szwankowało z księdza proboszcza harmonią, jesteśmy do dyspozycji. Ksiądz proboszcz Marek Tabor. Kiedy się zamyka grono tak wybitnych wykonawców, to nie pozostało nic innego, jak tylko odegrać melodię na dobranockę, co też czynię. Swoją historię, ma swoją genezę u wykonawców, u kompozytorów, ale ma też u nas, bo wiąże się zawsze z jakimś odbiorem w konkretnym kontekście, w konkretnej sytuacji. Utwory, które usiłowałem wybrać, właściwie tej selekcji dokonałem po wielkiej walce ze sobą. I pierwszy utwór jest bardzo osobistym utworkiem, ponieważ jest to mój ostatni taniec na parkiecie, na balu maturalnym. Rocznik 76, więc jeśli ktoś pamięta epoki z geologii, no to jest chyba prekambr. Tak mi się wydaje, więc tym utworkiem ja często nawiązuje do okresu, chyba nie z lodowaceń, ale w każdym razie młodości. Melodia z Ojca Świętego. Przepraszam, no właśnie. Zawodowe tendencje. Tym razem niestety chrzestnego.
Bo dużo obiecać nie mogę, wykonać utwór, który jest no dosłownie szlagierkiem na akordeony, ale u mnie zyskał on szczególne znaczenie i wartość, kiedy usłyszałem go wykonanego nieprofesjonalnie na ulicach Starej Jerozolimy przez bardzo zniszczonego starego człowieka, Żyda z terenów Białorusi czy Ukrainy. I kiedy siedział na chodniku i grał różne wschodnie melodie, niedawny emigrant właśnie z terenu byłego Związku Radzieckiego, przysiadłem się, postawił pytanie, skąd jesteś? No ja mówię, z Polski. A to siadaj. Kilka smutnych słów wypowiedział na temat swojego niby Kanaanu, do którego przybył jako ziemi obiecanej. A jednak duszą był człowiekiem wschodu, dlatego mnie tak ciepło na tym chodniku przyjął i pożyczył mi nawet swoje harmoszki. I to jego wykonanie, pożegnanie ojczyzny, Ogiński Kleofas pochodził z tamtych terenów, tam były majątki gdzieś Ogińskich. I ten jego egzodus brzmiał niezwykle autentycznie. Ja nie jestem w tym momencie żadnym zesłańcem, jestem, jeśli mi tak wolno powiedzieć, u siebie. Zagram nieprofesjonalnie, ale nabrałem do tego szlagierkowatego wręcz utworku szczególnej atencji. I dlatego go dzisiaj również wybrałem. Thank you.
ostatnia próba to walc Józefa chyba Strausa. On był synem tego sławnego Johanna Strausa. Moje życie to miłość i radość. Z życzeniami dla wszystkich Państwa, abyście Państwo te dwie wartości umieli z życia wydobywać, tworzyć i nimi innych obdarowywać. Dostanę chociaż skrzydło anioła. Dobrze, poszło. Proszę księdza. Dziękuję bardzo. Dziękujemy księże proboszczu bardzo serdecznie za występ i za to osobiste przesłanie, które myślę, że nam wszystkim będzie wyznaczało kierunek dalszych działań. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać. Proszę Państwa, i tak pomalutku zbliżamy się do końca naszego wspaniałego koncertu. Mówiłem Państwu na początku, że kapela ma taką niespodziankę dla Państwa. Mateusz mi opowiedział, o co chodzi. Oni się zastanowili, bo mieli nagrodzić najlepszego wykonawcę, który dzisiaj występował. Ale naprawdę po burzliwych tam negocjacjach między sobą doszli do wniosku, że wszyscy wspaniale występowali. Dlatego na prędce robili losy i postanowili, że oddają w ręce losu, że tak powiem, osobę, która wykona z nimi
piosenkę na finał. Dlatego bardzo prosimy, tutaj Ania z koszyczkiem ma losy. Może poprosimy kogoś z widowni, jakąś tutaj dziewczynkę miłą, o wylosowanie jednego losu. Zapraszam kapelę na scenę. Już wiem, proszę Państwa, zaszczytu wystąpienia z kapelą Gniazdowe Chłopy dostąpił chłop Stanisław Pasoń. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jaki to jest zbieg okoliczności? Nieraz nieprzewidywalne rzeczy się dzieją. Nic, panie Staszku, w gnieździe nie ma nic skombinowanego. Panie Staszku, specjalnie tekst dla pana jest przygotowany. Tekst specjalnie przygotowany. Chłopaki, jadą, pan z nimi też. Grawa i śpiewa, kapela znana, gumowe ucho, tak jest nazwana. Dzięki to podali. Za głośne prawa, poczyna zawsze gości zabawa. Dzięki składamy za głośne prawa, poczyna zawsze gości zabawa. Grawa i śpiewa, kapela znana, gumowe ucho, tak jest nazwana. Za głośne prawa, bo na zawsze gości zabawa. Dzięki składamy za głośne prawa, bo na zawsze gości zabawa. No i tacy żartownicy są, zaprosili pana, tekst dali, a zagrali nie to, co potrzeba. A ja ani me, ani me, ani kukuryku, ale... Panie Rysiu, gniazdo nasze gniazdo. O! Gniazdo nasze gniazdo. Stary są w mieście. Stary są w mieście. Siedziałem na reszcie. Za jaką przyczyną? Za ładną dziewczyną. Za jaką przyczyną? Za ładną dziewczyną. To nasze gniazdo w całym świecie słynie, bo z naszego domu ciepło zawsze płynie. Bo z naszego domu ciepło zawsze płynie. Życzymy wam wszyscy miłego słuchania, co my nasze śpiewy grały co dzień zdania. Co by nasze śpiewy grały co dzień zdania. Gwiazdo, masę gwiazdo. Stasiu, ale to proszę Państwa, nie wszystko, bo chcielibyśmy jeszcze raz to samo, ale wykonać z wszystkimi naszymi zaproszonymi gośćmi, wykonawcami. Bardzo proszę wszystkich Państwa, którzy dzisiaj wystąpili na scenę. Serdecznie zapraszam, gorąco. Fotoreporterzy, proszę się przygotować. Pani prezes Zofia Wcisło, bardzo Panią proszę na scenę do nas. Pan Staszek tylko zna tekst, już nauczył się. Panie Ryszku, to jeszcze raz gniazdo, nasze gniazdo. Wszyscy się ruszamy, tańczymy, bawimy. Państwo klaskają. My tupiemy, gramy, śpiewamy. O, widzę, że pan Stanisław już... Gniazdo, nasze gniazdo. Stary są w mieście. Stary są w mieście.
wiedziałem nareszcie, za jaką przyczyną, za tą dziewczyną, za jaką przyczyną, za ładną dziewczyną. Proszę Państwa, serdecznie dziękujemy. Nie spodziewaliśmy się, że Państwo aż na stojąco. Proszę usiąść. Oddam jeszcze głos Pani Prezes. Księże Proboszczu, a ksiądz się podpisał na naszym plakacie. Szanowni Państwo, chciałam pięknie podziękować przede wszystkim wykonawcom. Na szczególną uwagę zasługuje to, że każdy poproszony, no nikt się po prostu nie wymawiał, każdy chętnie przyjął nasze zaproszenie. Naprawdę jesteśmy tym bardzo zbudowani. Następne podziękowanie chciałam przede wszystkim Wojtkowi, który wymyślił ten koncert i naprawdę się napracował bardzo, żeby go przygotować. Bardzo wiele pracy poświęciły dziewczyny, terapeutki, kierowniczka, no i oczywiście uczestnicy środowiskowego domu. Ania, która przygotowała konferencjerkę i całe... Wiele pracy poświęciły panie, które przygotowały całą logistykę. Bardzo dziękuję pani Julii Dziedzic, która przygotowała nam dekoracje. Oczywiście panu Ryśkowi, jego asystentowi Adasiowi. Bardzo, bardzo wam pięknie dziękuję. I całej załodze Centrum Kultury, która udostępniła nam ten lokal, gdzie możemy odbyć ten koncert. No cóż, drodzy Państwo, naprawdę wszystkim wam za wszystko pięknie dziękuję. Jeszcze raz. No i myślę, że to nie był stracony czas. Dziękuję również tym, pięknie dziękuję za datki, które podarowaliście na działalność naszego teatrzyku. Tak się złożyło, ja już o tym mówiłam, że nie udało nam się dofinansowania zdobyć. Teraz startujemy do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. No ale oczywiście, jeżeli uzyskamy grant, to i tak na wszystko nie wystarczy. Po prostu nie można wszystkich wydatków z takiej dotacji pokryć, no właśnie pokryć takiej dotacji. I potrzeba mieć na udział własny. No i na wiele innych wydatków, które z tym się wiążą. W każdym razie, jak wiecie, nasi podopieczni bardzo lubią występować, a Państwo ich tak życzliwie przyjmujecie, że naprawdę, no mam nadzieję, że to wszystko się na to, przyda. I bardzo pięknie wam dziękuję za każdą ofiarowaną złotówkę. Jeszcze raz wszystkim wam dziękuję.
Proszę Państwa, taką mieliśmy wszyscy tremę, chyba jestem wyrazicielem wszystkich wykonawców albo większości, że ja między piosenkami miałam coś powiedzieć, ale zapomniałam z tego wszystkiego. Przed piosenką Jak dobrze nam zdobywać góry, chciałam powiedzieć, że to dla wszystkich Państwa, którzy zdobywają góry swoich marzeń, pragnień, celów, także bóli, cierpień. I wszystkim Państwu właśnie polecam tą piosenkę na te różne chwile, a witam szczególnie wśród gości z PTTK Oddział Beskid w Nowym Sączu, bo doniesiono mi, że jest pokaźna grupa. Witam Was, przyjaciele, bardzo, bardzo serdecznie. Proszę Państwa, na zapleczu też pracowały panie ze środowiskowego domu samopomocy. No i no nie mogę powiedzieć moja prawa ręka, bo to jest prawa ręka Radka, ale Ola Skoczeń. Bez niej bym tego nie zrobił. Olu, serdeczne dzięki. I jeszcze jedno pytanie, proszę Państwa. Czy możemy to wprowadzić do kalendarza Gniazda w przyszłym roku o tej porze? Poprosić znanych i lubianych Dziękuję bardzo. Daliście mi Państwo dodatkową pracę. Bardzo proszę, kto z Państwa wykonawców nie złożył nam autografu na plakacie, bardzo prosimy. I serdecznie dziękujemy wszystkim. Do zobaczenia. Dziękujemy.